Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ulubieńcach stycznia. Będzie trochę rzeczy, bo trochę się tego uzbierało. Będzie bardzo dużo kolorówki, czego się nie spodziewałam. Nie ma praktycznie nic do ciała. Także pokażę Wam wszystko, co mnie zachwyciło w tym miesiącu, a trochę tych rzeczy jest. I może przejdę do rzeczy pielęgnacyjnej, powiedzmy. To będzie mój krem z feną. Wróciłam do niego jakiś czas temu. Właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowym, dlatego że on świetnie nawilża skórę, ale do tego reguluje wydzielanie sebum, fajnie sprawdza się do skóry mieszanej, myślę, że do tłustej też się bardzo dobrze sprawdzi, do normalnej też, bo on nie przesusza skóry, on bardzo fajnie nawilża na cały dzień, wszystkie podkłady, nie wiem, rozprowadzają się, trzymają się na nim super, a krem naprawdę pomaga przynajmniej mojej skórze wyglądać dobrze i właśnie reguluje to wydzielanie sebum, także jest rewelacyjny, to jest krem z Fenon Active, ja go uwielbiam i wracam do niego za każdym razem w zasadzie, no to jest mój ukochany, ulubiony krem i myślę, że innego już nie będę używać, przynajmniej na razie, chociaż jeszcze na lato mam ten z Origins, także zobaczymy, co będzie dalej. Dwa produkty do twarzy. W tym miesiącu jakoś, może zacznę od czegoś, co już znacie, to będzie krem BB. To jest ten z Dr. G Brightening Balm. Ja już mam taką końcówkę tego kremu i bardzo żałuję, dlatego go tak oszczędzam, bo chciałabym go kupić i będę musiała to zrobić jakoś, nie wiem, na Allegro czy gdzieś, bo niestety nie ma go nigdzie do kupienia w żadnym sklepie. Ale też jakoś tak się waham, bo wiem, że zmienili formułę i nie wiem, jaki wybrać i w ogóle nie wiem sama, więc pewnie trochę to jeszcze czasu zajmie, tym bardziej, że ja się zbieram do zakupu przez internet kilka miesięcy, więc może za kilka miesięcy kupię sobie ponownie ten krem. W każdym razie uwielbiam go nadal. I właśnie wróciłam do niego teraz niedawno i przypomniałam sobie, jaki on jest cudowny. Nakładałam go też tym jajeczkiem. Nie pokazałam Wam, że kupiłam pewnie jajeczko z od Hani. Glam Sponge. Takie czarne jajeczko. Wiecie co, zapomniałam go wziąć, a no już trudno. W każdym razie też go używałam w tym miesiącu i to jest też ogromny ulubieniec. Ja nie miałam wcześniej Beauty Blendera. I to jajeczko sprawdza się naprawdę fajnie, jak nasączymy je właśnie wodą, ono w ogóle powiększa swoje wymiary dwukrotnie, jest takie duże, jest takie delikatne, bardzo fajnie rozprowadza podkłady i między innymi ten krem po nim wygląda, mimo tego, że on sam w sobie ma takie rozświetlające wykończenie, to z tą gąbeczką również bardzo ładnie wygląda i tak się fajnie wtapia, nie, ta skóra nie zostaje taka, nie wiem, mokra, że to nie jest tak, że to, nie wiem, woda z tym podkładem się miesza, wszystko wygląda rewelacyjnie, pięknie. Skóra jest właśnie rozświetlona. Bardzo, bardzo fajny produkt. Żałuję, że go nie wzięłam właśnie ze sobą. No ale bardzo fajnie też korektor się nim nakłada. Jest taki bardzo delikatny i to jest bardzo przyjemny. Wiecie, to jest naprawdę przyjemne, chociaż nie używam go na co dzień. Dlatego, że nie zawsze mam czas właśnie, żeby nakładać tym jajkiem podkład. Mam wrażenie, że pędzlem jest mi szybciej czasem rozetrzeć niektóre podkłady. Ale jajeczko jest wielkim ulubieńcem i jest wielkim zaskoczeniem dla mnie. Dlatego, że tak jak mówię, nie miałam wcześniej takiego produktu. A wracając właśnie do tego kremu. Sprawdza się u mnie super, on wytrzymuje cały dzień. On daje takie fajne rozświetlające wykończenie, ale to jest takie wykończenie takiej zdrowej skóry. Naprawdę ja go uwielbiam i on bardzo fajnie kryje. Co prawda ma taki kolor lekko wpadający w różowy. To jest taki szaro-różowy kolor, więc no on nie zawsze będzie dobrze wyglądał na skórze jednak. Do zdjęć myślę, że też się nie nadaje, bo będziemy białe na tych zdjęciach. Ale bo ma tutaj SPF 30 IPA 2 plusiki. Ale uważam, że jest rewelacyjny. Naprawdę ja uwielbiam ten krem, daje przepiękny kolor. Znaczy, mi się jednak to wszystko podoba, to wykończenie i to, jak on się utrzymuje na skórze. No, jest rewelacyjny, naprawdę jest rewelacyjny. Pewnie do niego kiedyś wrócę, jak już znajdę, gdzie mogę go kupić i się skończy, to myślę, że do niego wrócę. I drugi produkt, do którego również wróciłam, bo on tak stoi u mnie w szafce i on tak zazwyczaj czeka właśnie na taki okres zimowo-jesienno-wiosenny. I jest to mój podkład Shiseido, to jest Sun Protection Liquid Foundation. Nie wiem, ile go tutaj jeszcze jest, chociaż myślę, że jeszcze z połowy opakowania. To jest taki podkład z kulką właśnie, który powinien teoretycznie bardzo dobrze sprawdzać się latem, dlatego że on jest wodoodporny czy wodooporny i ma filtry SPF 30, więc on powinien sprawdzać się właśnie idealnie, nie wiem, na plaży, na basen, w takich sytuacjach, ale ja go bardzo lubię używać właśnie zimą. Po pierwsze dlatego, że kolor, który mam, to jest SPF 50, powinien być ciemniejszy. Jak go kupowałam, miałam nadzieję, że to będzie podkład na lato, nie jest. Dlatego używam go zimą, bo on się bardzo fajnie sprawdza i bardzo ładnie wygląda właśnie teraz, kiedy pasuje kolorem do mojej skóry. I ja bardzo lubię ten podkład, naprawdę. On mimo tego, że jest, nie wiem, wodoodporny, to powinien, nie wiem, zastygać na twarzy albo wyglądać jakoś matowo. Daje takie fajne rozświetlające wykończenie. Jest bardzo lekki, bardzo przyjemnie się go nakłada. W ogóle pachnie jak taki krem z filtrem, więc to nam od razu mamy takie wspomnienia wakacji na przykład, robię jakiegoś wyjazdu nad morze. Bardzo fajny produkt, bardzo długo się utrzymuje. Nie wiem, nie przesusza mi skóry, nie wysypuje mnie od niego. Utrzymuje się cały dzień właśnie i daje takie fajne wykończenie, takie
takiej rozświetlonej, lekko takiej zdrowej skóry. Naprawdę ja go bardzo lubię, nie tworzy efektu maski. Bardzo lubię ten produkt, ale tak jak mówię, wracam do niego właśnie w takim okresie, kiedy ten kolor się u mnie sprawdza. Jeżeli chodzi o korektory, w zasadzie jeden korektor w dwóch odcieniach. To mam tutaj Collection, Lasting Perfection. Ten jedynkę przywiozłam z Londynu, dwójkę jeszcze mam od Bugi, która kiedyś była tutaj właśnie w Polsce, to poprosiłam ją, żeby mi przywiozła. I ta dwójka niestety jest już dla mnie za ciemna i latem też ona jest za ciemna. Albo ten korektor ściemniał trochę, albo po prostu jest za ciemny. Ale jedynka jest za jasna, myślałam, że będzie dobra. Ale no, moje cienie pod oczami mam wrażenie, że ona owszem je ukrywa, ale niektóre rzeczy i tak prześwituje mi, to niezbyt dobrze wygląda pod takim zbyt jasnym podkładem. Dlatego ja mieszam te dwa kolory i wtedy wychodzi mi kolor idealny. A korektory są naprawdę rewelacyjne. No po prostu to jak one się utrzymują, to jak one fajnie wyglądają, nie przesuszają mimo wszystko okolicy pod oczami, przynajmniej u mnie. One są mocno kryjące, takie długotrwałe, one naprawdę wytrzymują cały dzień, wyglądają przepięknie. I właśnie lubię też bardzo nakładać je tym jajeczkiem Glam Sponge chyba, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Bardzo fajne korektory, jeżeli właśnie jesteście gdzieś na wyspach albo nie wiem, chce Wam się kupować na Allegro albo gdzieś, to ja Wam bardzo polecam. Są mega wydajne również, no i świetne. Ja uwielbiam właśnie teraz mieszać te dwa kolory, bo wtedy są idealne. Co by tutaj dalej? Może brwi. Dobrałam taki bardzo fajny gadżet. Coś, co mi się bardzo podoba, dostałam to od koleżanki, to jest Brow Pal, dostałam na gwiazdkę, także jestem bardzo zadowolona, bo wiedziała, co mi kupić, ja już zapomniałam w ogóle, że to kiedykolwiek chciałam i dostałam. I one są właśnie w takich kartonowych opakowaniach. I tu jest właśnie takie opakowanie i tutaj mamy właśnie produkt do brwi. Tu jest jeszcze w ogóle małe lusterko, z którego mój kolega się śmiał, że chyba to jest lusterko tylko do puszczania zajączków. Także, no może tak. W każdym razie tutaj mamy produkt, który w opakowaniu wydaje się taki dosyć ciepły. To jest kolor blond. Blondi, ale on właśnie tak jak mówię, w opakowaniu wydaje się dosyć ciepłym kolorem, ale kiedy nakładam go na palec, nie wiem, czy to będzie w ogóle widać, on wygląda na taki właśnie bardziej szarawy kolor, taki bardziej brązowo-szarawy. To jest też cień, który bardzo chwaliła Maksineczka i ja zaufałam jej i stwierdziłam, że kiedyś właśnie bym taki chciała. No musiałam o nim mówić, skoro moja koleżanka wiedziała, żeby mi taki kupić. W każdym razie produkt jest super, utrzymuje się cały dzień, bardzo fajnie właśnie, bardzo przyjemnie się nim maluje brwi, bo to opakowanie jest takie, że chce się po nie sięgać. Tutaj ono jest właśnie tak zamykane na magnes. Bardzo fajne opakowanie, super, super produkt. Także ostatnio też używam go bardzo często. I tak, kolejną rzeczą może, jeżeli już jesteśmy przy oczach, to może Wam pokażę moją kredkę z MACA. To jest kredka, które już na pewno nie ma. To jest jakiejś serii Power Chrome Eye Pencil krajon w kolorze Life's Luxury. I to jest taki brąz. To jest taki bardzo ciemny brąz. Znaczy to jest tak, niby ciemny brąz, on się tak tutaj wydaje bardzo ciemny, ale on ma drobinki złote i kiedy na przykład rozcieramy ten kolor, to on wydaje się taki bardziej szary. Tutaj on się wydaje taki właśnie bardziej ciepły, z takimi złoto-czerwonymi nawet bym powiedziała drobinkami. Ale kiedy go rozcieramy, on się robi taki chłodny i tego brązu właśnie bardziej wydaje nam się właśnie, że jest taki brązowy, chłodny. Te drobinki też jakoś gdzieś zanikają. Ja właśnie bardzo lubię ten produkt, dlatego że można go rozcierać fajnie. Ja lubię sobie ostatnio robić taką kreskę na górnej powiece i ją rozcierać, tak powiedzmy przydymić lekko. I ten produkt do tego sprawdza się super, do tego na linii wodnej również wytrzymuje bardzo długo. Czasami też nie robię po prostu kreskę i ona wtedy jest właśnie w takim ciepłym, ale w takim błyszczącym odcieniu, bo tak jak mówię, ona ma takie drobinki. Super produkt, tylko że tak jak mówię, no też nie można go już kupić, myślę, bo to była jakaś edycja limitowana. Ja go kupiłam, tą kredkę, ja wiem, 2-3 lata temu, także na pewno już jej nie ma, ale produkt jest super. To jest w zasadzie taki, wiecie co, taki cień bym powiedziała nawet, cień w kredce, także pewnie można znaleźć takie mnóstwo takich produktów z innych firm. No ale ja mam ten, tego używam. Kolejna rzecz to będzie tusz do rzęs. Tusz do rzęs Lovely Pump Up Mascara, Curly Pump Up. To jest... No, tuż jeden z lepszych, no niestety, muszę to powiedzieć, kosztuje 10 zł, to jest jedyny tusz, który podkręca moje rzęsy. Ja naprawdę mam bardzo proste rzęsy i niewiele tuszy sobie z tym radzi, a tym zrobię sobie dwie warstwy, pomaluję właśnie rzęsy dwa razy i one są podkręcone. To jest dla mnie efekt w ogóle wow, bo ja nie mam nigdy podkręconych rzęs, dlatego że się ich po prostu nie da podkręcić. A ten tusz sprawdza się rewelacyjnie. Co prawda właśnie szybko wysycha, przynajmniej u mnie. No i czytałam też na internecie jakieś takie opinie, że on podobno powoduje, że rzęsy wypadają. I wiecie co, no nie wiem, no bo mi się wydaje generalnie, że rzęsy i tak wypadają co jakiś czas, wiecie, rosną i wypadają.
Ale jak przeczytałam, to tak pomyślałam, że troszkę się przestraszyłam i nie chciałabym, żeby wypadały mi rzęsy od tego tuszu, więc nie wiem, tak troszkę teraz do niego podchodzę sceptycznie. Ale no ja nie zauważyłam takiego efektu, więc może nie. Może to kłamstwa były. Nie wiem, w każdym razie tusz uwielbiam, jedyny tusz, który podkręca rzęsy. On bardzo fajnie je wydłuża, pogrubia, sprawia, że są takie czarne i naprawdę widać je. Ja ten tusz uwielbiam i dla mnie jest świetny, tym bardziej za 10 zł. O, jeszcze kolejne produkty do oczu, wiecie, to największa rzecz, bym zapomniała. To jest moja paletka z Urban Decay Naked Basics 2. Przepiękne kolory, używam jej ostatnio bardzo często, bo są przepiękne. Ja uwielbiam te brązy, to są takie nieoczywiste brązy. Co kto lubi, tak? Ja myślę, że niektórzy pomyślą, że no zwykłe kolory brązowe, no wiele jest takich. A ja tak się skupiam na takich detalach, na szczegółach, że uwielbiam te cienie, bo dla mnie są wyjątkowe i te kolory naprawdę również są wyjątkowe. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie się blendują. Te cienie w ogóle są takie kremowe, wiecie co? To jest tak fajna konsystencja, nie do opisania, no po prostu to owokowanie. Bardzo przyjemnie się po nie sięga właśnie zawsze rano. Uwielbiam te cienie, naprawdę. I pigmentacja, i w ogóle to, jak się utrzymują cały dzień. Rewelacja, polecam, jeżeli ktoś może sobie pozwolić, to cienie są super. Kolejna rzecz to będzie niestety Carmex, którego, jak wiecie, ja nie lubię używać, ale to jest jedna rzecz, która radzi sobie w tym momencie z moimi mocno przesuszonymi ustami. Naprawdę, nie wiem, już mogłaby ta zima się skończyć i ani klimatyzacja, ani po prostu ogrzewanie nie służy mi bardzo. Tylko chyba, wiecie co, dobrze się czuję, jak jestem na dworze, przynajmniej jakoś tak mamy tam... Może i mróz, ale ta pogoda jest jakaś taka normalna i nie przeszkadza mi to i wtedy te usta, powiedzmy, wtedy te wszystkie suche skórki dochodzą jakoś do siebie i nie jest to aż tak widoczne, ale generalnie męczy mnie to w tym roku. Nie wiem, co się stało. Chyba przez te wahania właśnie takie pogody i przez to, że raz klimatyzacji, raz właśnie pomieszczeniu takim ogrzewanym kaloryferem, więc nie wiem, mogłaby ta zima już skończyć. I kolejna rzecz to będzie błyszczyk do ust Urban Decay Naked. Wiem, że o nim mówię często, ale ten błyszczyk naprawdę jest rewelacyjny i teraz również odkryłam jego kolejną zaletę. Właśnie w momencie, kiedy mam bardzo przesuszone usta, to jest kolejna rzecz, która je trochę nawilża. Wiecie, mimo tego, że to jest błyszczyk i on tam ma się świecić i generalnie nic nie robi, dodaje trochę koloru, to dodatkowo te usta fajnie nawilża i ja dlatego go właśnie bardzo lubię. No wszystkie pomadki, wszystko inne, co nakładam na usta, podkreśla tylko suche skórki, więc w ogóle się do tego nie nadaje. I ostatnia rzecz. Chyba ostatnie, tak? A nie, no oczywiście. Stoi przede mną, ja tego nie widzę. Lakier, to jest lakier z Miss Sporty, szary. Jego mam też teraz na paznokciach. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie wygląda. Ja nie wiem, ile on kosztował. 7 zł może. Nie wiem, on ma taki szeroki, fajny pędzelek. Bardzo ładnie wygląda. Naprawdę, słuchajcie, dwie warstwy tego lakieru kryją. No, wyglądają tak jak na filmie. Kryją, bardzo szybko wysycha, czego też się nie spodziewałam, bo ja się zawsze boję właśnie lakierów innych niż Essie, bo wiem, że tam te wysychają bardzo szybko, a ten mimo wszystko również wysycha szybko, więc przekonałam się do innych lakierów i bardzo mi się też podoba ten szary kolor. Jakoś tak ostatnio jestem trochę w czerwieniach, co mnie też bardzo zaskakuje, bo ostatnio naprawdę bardzo polubiłam czerwony, tak jak ja nigdy w czerwonym nie chodziłam. Czy to jeżeli chodzi o usta, czy to jeżeli chodzi o właśnie lakiery do paznokci. I właśnie jestem tak między takimi czerwonymi, a między takimi nudziakowo-szarymi, powiedzmy, więc no, ten kolor świetnie się wpisuje i teraz maluję nim ostatnio paznokcie ciągle. Także no, póki co jest na tapecie. I ostatnia rzecz to będą perfumy Juicy Couture, Viva La Juicy. To są ulubione perfumy Oleski, na pewno o tym wiecie. I tak, no ja podzielam ten zachwyt, uważam, że są przepiękne. Te perfumy są po prostu przepiękne. I wiecie co, one są tak długotrwałe, że ja na przykład uwielbiam popsikać się nimi. Kiedy na przykład teraz biorę mój szalik i wychodzę, to ja czuję te perfumy i one pachną przepięknie, naprawdę. No, to jest coś niesamowitego, ja Wam polecam pójść do jakiegoś sklepu i powąchać, bo pachną naprawdę rewelacyjnie. Tak kobieco, świeżo, lekko, ale tak zmysłowo troszkę. Znaczy, no nie mi tak się kojarzy ten zapach. Bardzo ładny, naprawdę bardzo mi się podoba i teraz rozumiem ten zachwyt Oleski, naprawdę. Więc to będą te perfumy, których ostatnio używam często i tak jak widzicie mam 30 ml i trochę już go zużyłam, no ale nie mogę się powstrzymać, nie chcę używać nic innego, bo te są takie piękne. Także to będą wszyscy ulubieńcy, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Tak jak widzicie dużo kolorówki, nie ma niestety nic innego, ani nic do włosów, ani do ciała, ale nie jakoś tak nie znalazłam nic ostatnio, co by mnie zachwyciło jakoś bardzo, także trochę więcej kolorówki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie tutaj w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. I ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i żegnam się z Wami do następnych filmów. Pa!